Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy mamy zapaść polskiej gospodarki? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam, żeby zapisać się na XTB Investing Masterclass. Tam na dole link w opisie. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Mamy zapaść polskiej gospodarki. Dzisiejszego dnia poznaliśmy już ostateczne wrześniowe dane makroekonomiczne, więc możemy powiedzieć zdecydowanie więcej, co się dzieje w polskiej gospodarce pod koniec trzeciego kwartału i na początku czwartego kwartału tego roku. Dlatego też przeanalizujmy te dane makroekonomiczne, ponieważ one wiele nam ciekawego mówią. Na samym początku twarde dane makroekonomiczne. Zaczynamy od produkcji przemysłowej. Była ona ciut tylko gorsza niż zakładały prognozy. Natomiast moim zdaniem warto zwrócić uwagę, że ewidentnie wyraźnie odbija sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym, czyli ta po uwzględnieniu inflacji była ona wyraźnie wyższa, lepsza niż zakładały prognozy, bardzo blisko poziomowi 0, co oznacza, że jeżeli tylko tempo wzrostu inflacji będzie opadało, będzie się coraz wyraźniej zmniejszało, to ta sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym stanie się wkrótce dodatnie, co będzie bardzo sprzyjało wzrostowi konsumpcji w naszym kraju, a wykres ładnie to pokazuje, że dno tutaj na konsumpcji miało miejsce na początku 2023 roku. No i dzisiaj poznaliśmy dane o produkcji budowlano-montażowej. Okazało się, że ona była tak dobra jak skrajnie optymistyczne prognozy, więc w naturalny sposób lekko negatywnie, więc ewidentnie te dane zaczynają neutralizować negatywny wydźwięk tych danych o produkcji przemysłowej. Dlatego można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że ożywienie gospodarcze w Polsce się zaczęło. Dno cyklu koniunkturalnego miało miejsce na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku, a teraz jesteśmy na trajektorii wznoszącej się i od tempa na przykład wzrostu konsumpcji będzie uzależnione tak to, jak szybko polska gospodarka będzie wychodziła na fazę ożywienia, będzie się odradzała. Dlatego też, czy mamy zapaść polskiej gospodarki? Odpowiedź na to pytanie sygnalizowane przez dane makroekonomiczne mówi, że dno cyklu gospodarczego, cyklu koniunkturalnego miało miejsce na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2023 roku, a teraz od trzeciego kwartału tego roku jesteśmy w fazie ożywienia gospodarczego, ta faza może wkrótce przybrać formę dynamiczną, jeżeli oczywiście poprawi się także sytuacja międzynarodowa, bo od tego bardzo wiele zależy, zwłaszcza sytuacja gospodarcza w Niemczech. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to na tej produkcji budowlano-montażowej jesteśmy na poziomach największych od ponad 18 miesięcy. Dlatego też moim zdaniem warto te dane przeanalizować, jak bardzo teraz dane makroekonomiczne sygnalizują tą formę ożywienia. Poznaliśmy także dane o wynagrodzeniach, zwłaszcza w ujęciu realnym, co nas interesuje, ponieważ to właśnie tempo wzrostu realnych wynagrodzeń powoduje to, że sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym także rośnie, więc konsumpcja jest teraz tym motorem napędowym do wydźwignięcia polskiej gospodarki na wyższe poziomy, a pamiętamy, że zaczął się także cykl obniżek stóp procentowych, ale jako że obniżki stóp procentowych będą miały przełożenie na gospodarkę dopiero za parę kwartałów, więc prawdopodobne pierwsze takie czynniki zachęcające do jeszcze większego optymizmu związanego z obniżkami stóp procentowych pojawią się w 2024 roku. Natomiast to realne tempo wynagrodzeń warto odnotować. Inflacja w Polsce spowalnia, ewidentnie widać to na danych makroekonomicznych, a w ujęciu inflacji producenckiej mieliśmy rekordowe odczyty deflacji. Deflacja osiągnęła swoje apogeum w sierpniu i prawdopodobnie będzie się utrzymywała jeszcze w kolejnych miesiącach, chociaż z nowymi rekordami może być już ciężko. Natomiast ewidentnie deflacja będzie z nami tak długo, jak deflacja będzie utrzymywała się także w strefie euro. Ten największy nasz partner handlowy też jest w tej fazie, jaką nazywamy deflacją. Natomiast warto zwrócić uwagę, że deflacja w strefie euro jest mocniejsza, silniejsza i bardziej dynamiczna, ale także warto pamiętać i odnotować, że w fazie wzrostu, czyli kiedy mieliśmy do czynienia z rozbuchaniem z dynamiczną fazą wzrostu inflacji, to inflacja producencka w strefie euro była prawie dwukrotnie wyższa niż w Polsce, więc naturalny efekt bazy powoduje, że teraz deflacja w strefie euro jest zdecydowanie mocniejsza niż deflacja w Polsce. Jakie to ma teraz konsekwencje rynkowe? Ponieważ dla rynku najistotniejsze jest to, jakie będą perspektywy gospodarcze, a jako że te dane sygnalizują, że ożywienie gospodarcze się zaczyna, dlatego też jednym z głównych, jeżeli nie największym beneficjentem potencjalnego ożywienia gospodarczego powinny być polskie akcje. Dlatego też, jeżeli w kolejnych dniach, jeżeli w końcówce października uda się utrzymać nad poziomem 2000 punktów i gdyby równolegle indeksy giełdowe na zachodzie spadały, to byłby niezwykle ważny czynnik zachęcający do tego, żeby wieścić kontynuację tendencji wzrostowej, żeby widzieć, że są akcje akumulowane, zwłaszcza przez inwestorów zagranicznych, którzy liczą na ożywienie gospodarcze i na to, że akcje staną się wkrótce jednym z najlepszych miejsc do inwestowania. Dlatego też moim zdaniem na podstawie danych makroekonomicznych, które poznaliśmy ostatnio, na podstawie odpowiedzi na pytanie, czy mamy zapaść polskiej gospodarki, myślę, że warto zwrócić szczególną uwagę na rynek akcyjny. Drodzy Państwo, i w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Teraz ten najciekawszy materiał dotyczy tego, czy koszt pieniądza wykończy rynki. Ma to związek przede wszystkim z sytuacją na rynkach zagranicznych, o czym także za chwilę będzie mowa. Naprawdę ten materiał oraz wiele innych ciekawych materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu i warto się z nimi zaznajomić. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, że dzisiejszy dzień przynosi na polskich aktywach wyprzedaż polskich obligacji, a te rentowności wracają nad poziom 6%, to w fali nawet dynamicznej. Jest to efekt dyskontowania tego, co się dzieje na amerykańskich papierach i naprawdę coś tutaj negatywnego się dzieje na tych polskich obligacjach. W ostatnim czasie przekroczenie tej bariery 6% się nie powiodło. Od ostatniego półrocza nie było tak wysokich poziomów rentowności oraz przekraczamy także średnią 200-sesyjną. Dlatego też warto teraz bacznie obserwować, co się wkrótce będzie działo na polskich papierach. A za chwilę przeanalizujemy sobie, jakie są potencjalne dalsze ruchy Narodowego Banku Polskiego i zwłaszcza Rady Polityki Pieniężnej w polityce monetarnej. I pytanie jest, czy to zachowanie jest także odzwierciedlone teraz w zachowaniu polskich obligacji. Ale na samym początku przeglądu tych rynków, które są najbardziej płynne, warto zwrócić uwagę na rynek złotego, bo tutaj na razie nie widać żadnej ani przeceny, ani fali umocnienia, co oznacza, że to nie kapitał zagraniczny pozbywa się teraz polskich obligacji i że to wyjście ma raczej charakter związany z czynnikami lokalnymi, z kapitałem lokalnym niż zagranicznym, ponieważ on nie jest odzwierciedlone w zachowaniu polskiej waluty. No i przejdźmy teraz do analizy tego, jak zachowują się przyszłe stopy procentowe. Jeszcze miesiąc temu rynek zakładał, że stopy procentowe na koniec 2024 roku spadną w okolice 4%. A jak to jest teraz, tydzień po wyborach? Jak widzimy, na podstawie wykresu WIBOR-u 3-miesięcznego, kontraktów frat, tych na najbliższą stopę procentową, widzimy, że do końca tego roku nie ma w rynku już ani jednej obniżki stóp procentowych, a jak zobaczymy terminy właśnie na końcówkę 2024 roku, to widzimy, jak bardzo w ostatnim czasie zmniejszyła się szansa na dalsze obniżki stóp procentowych. W rynku jest co prawda jeszcze potencjał na 75 punktów bazowych obniżek stóp procentowych, ale dno cyklu obniżek stóp procentowych wyraźnie rośnie. Jak jeszcze miesiąc temu było w okolicach 4%, to teraz jest w okolicach poziomu 4,75%, czyli w wygładzeniu podlega ta dalsza część krzywej dotyczącej oczekiwań co do przyszłych stóp procentowych w naszym kraju. Te wnioski są bardzo interesujące. Ta stromizna, jeżeli chodzi o oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych w 2024 roku, na tym wykresie jest widoczna jak na dłoni. No i teraz przejdźmy do rynków zagranicznych, ponieważ znalazłem ciekawy raport, który pokazuje, jak inwestorzy poza Stanami Zjednoczonymi oraz także w Stanach Zjednoczonych odnoszą się do perspektyw dla amerykańskiego dolara, bazując na tym, co się dzieje na przykład na japońskich obligacjach. No i wygląda na to, że jeżeli rozpatrujemy amerykańskich inwestorów, to oni są najbardziej optymistyczni, jeżeli chodzi o amerykańskiego dolara, a najbardziej pesymistyczni są inwestorzy z Europy. I generalnie to ta różnica w oczekiwaniach co do tego, co się może wydarzyć wkrótce z amerykańskim dolarem, jest wszędzie raczej pesymistyczna niż optymistyczna, co widać na tych właśnie tutaj wykresach. Dlatego też jestem ciekawy, czy wkrótce będzie odzwierciedlenie tych danych w zachowaniu amerykańskiego dolara i waluty euro, co moim zdaniem jest już właśnie teraz obserwowane ze względu na to, że nie ma presji na rzecz umocnienia amerykańskiej waluty i to pomimo tego, że rentowności amerykańskich obligacji są już na tak bardzo wysokich poziomach. Rynek zachowuje się tak, euro-dolara, jakby miał ochotę sforsować potencjalne potężne opory w rejonie 1,0650. Jeżeli do tego by doszło, to powstałaby formacja krótkoterminowa zachęcająca do wzrostów, czyli do osłabienia amerykańskiego dolara, a to w sytuacji, jakiej znalazłby się rynek międzynarodowy, sygnalizowałoby, że największa presja na rzecz kupowania ryzyka miałaby miejsce na rynkach emerging markets. Dlatego też, jeżeli będziemy wkrótce świadkami wzrostów euro-dolara, to moim zdaniem największym beneficjentem będzie warszawska giełda papierów wartościowych, tych międzynarodowych przepływów kapitału, ponieważ wzrosty euro-dolara będą oznaczały, że kapitał ze Stanów Zjednoczonych, z Wall Street ucieka i stara się na całym świecie szukać stopy zwrotu, a rynki emerging markets, między innymi taki jak rynek krajowych, warszawska giełda papierów wartościowych czy polskie obligacje, polski złoty, tutaj oferują jeden z najlepszych współczynników potencjalnego zysku do wstępnego ryzyka i moim zdaniem taka powinna być tego interpretacja. A już same amerykańskie obligacje widzimy, że wychodzą nawet nad poziom 5%. Jest to pierwszy taki przypadek od 2007 roku. Ta bessa wielka fala wyprzedaży cały czas trwa. Jeżeli będziemy świadkami kontynuacji tej tendencji, to będzie to miało negatywny wpływ dla indeksów giełdowych, co już teraz widać na przestrzeni ostatnich miesięcy. To właśnie czynnik związany z rosnącymi rentownościami powodował, że hossa na Wall Street nie jest kontynuowana. Wniosek jest taki, że jeżeli chcemy zaobserwować nawrót tendencji wzrostowej na giełdach na Wall Street, na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych i na świecie, to te spadki rentowności albo przynajmniej zatrzymanie tego trendu to zatrzymanie powinno być obserwowane. W innej sytuacji może być bardzo ciężko. A jak pamiętamy, indeks Standard & Poor's walczy teraz o średnią 200-sesyjną, o to, aby utrzymać się wewnątrz tegorocznego kanału wzrostowego. Dlatego też przed nami bardzo ważne, decydujące chwile i wydarzenia. Tym czynnikiem, który powoduje teraz niepewność, jest ryzyko geopolityczne związane z wojną między Izraelem a Hamasem. Jak pamiętamy, w ujęciu historycznym konflikty zbrojne w okolicach Izraela ze swoimi przeciwnikami były raczej krótkoterminowe, nie trwały jakoś długo, dlatego też moim zdaniem, jeżeli rozpocznie się taka kontrofensywa na lądzie, to zakończy się ona szybko niż będzie trwała długo, a w takiej sytuacji, kiedy tylko ryzyko to zacznie zamierać, to rynek przypomni sobie o tym, że jest teraz faza ożywienia gospodarczego także w Stanach Zjednoczonych, a to jest bardzo ważne, żeby te wzrosty cen akcji miały uzasadnienie fundamentalne. Dlatego też ja jestem cały czas optymistą, jeżeli chodzi o giełdę papierów wartościowych. Jeżeli chodzi o giełdę w Warszawie, daje ponad 80% prawdopodobieństwa, że będziemy na koniec roku wyżej. W Stanach Zjednoczonych to jest około 75% prawdopodobieństwa, a te moje oczekiwania bazują właśnie na fazie cyklu gospodarczego, w którym teraz jesteśmy i na tym, co się faktycznie dzieje w amerykańskiej czy też polskiej gospodarce. Europejskie indeksy, tutaj obrazowane przez indeks DAX, zachowują się także słabo, po prostu powielają to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Natomiast warto także przypatrywać się zachowaniu ropy naftowej, ponieważ jeżeli będą dalsze wzrosty ceny ropy naftowej, to sytuacja będzie sprzyjała tym negatywnym scenariuszom dla giełd papierów wartościowych, ponieważ wzrosty cen ropy naftowej oznaczać będą wzrost oczekiwań inflacyjnych, wzrost rentowności amerykańskich obligacji, a wzrost rentowności spadki indeksów giełdowych. Więc jeżeli jesteśmy bykami na giełdach papierów wartościowych, to powinniśmy co najmniej trzymać kciuki, bądź też modlić się o to, żeby cena ropy naftowej spadała. Jeżeli tak będzie, to w takiej sytuacji będzie to zachęta do tego, żeby liczyć na nawrót tendencji korzystnej dla ryzyka na giełdach na całym świecie, a dzisiaj na razie jesteśmy dość spokojni, ale odbijamy od tych oporów, które widać na wykresie. Natomiast warto, chciałbym teraz zwrócić uwagę, bo znalazłem bardzo ciekawy raport pokazujący, jak się pozycjonują duzi gracze na rynku ropy naftowej i okazuje się, że ilość zakładów na dalsze wzrosty ceny ropy naftowej są największe w historii, to jest rynek instrumentów pochodnych typu opcje, a jak zobaczymy pozycjonowanie się na rynku kontraktów futures, to zarządzający aktywami mają największą netto długą pozycję od 2016 roku. Dlatego też pewnego rodzaju nastawienie na dalsze wzrosty jest tutaj obserwowane i obstawiane przez rynek finansowy, przez jego część oczywiście, bo to są tylko zarządzający kapitałem, a nie cały rynek. Natomiast warto zwrócić uwagę, że część inwestorów traktuje to jako taki substytut wiedzy, co myślą o rynku ci, którzy mają profesjonalne podejście do inwestowania. I w tym wypadku wygląda na to, że są oni nastawieni raczej na wzrosty niż na spadki ceny ropy naftowej. I w tym wypadku jeszcze raz przypomnę, taki wzrost nowych, długich netto pozycji jest największy od 2016 roku. Cena złota jest w miarę stabilna, ale jesteśmy już o krok od tego, żeby wyjść nad poziom $2000. Cena złota wyrażona w franku szwajcarskim nie rośnie aż tak bardzo. Warto zwrócić uwagę, że frank szwajcarski jest coraz bardziej relatywnie silny. Cena srebra powiela to, co się dzieje na cenie złota, a rynek miedzi także jest zaklęty w tej krótkoterminowej konsolidacji, a cena ma swój opór w rejonie $8100 i po prostu czekamy na to, co się dalej wydarzy, ale na chwilę obecną scenariusze prospadkowe są faworyzowane, podobnie jak na rynku platyny. W tym wypadku jednak zbliżają się najbliższe opory i może być wkrótce presja na to, żeby i platyna dołączyła do tego zachowania, jakie jest teraz obserwowane na rynku na przykład złota. I na koniec Bitcoin, ponieważ on sięga już swoich oporów w rejonie $31 000, więc naprawdę rynek będzie musiał wkrótce wybrać, czy wybija się, czy kontynuuje tą półroczną konsolidację. Jeżeli poziom $31 000 zostanie pokonany, to wybicie może naprawdę zachęcić do szybkiego wzrostu o kolejne $10 000 w okolice co najmniej $40 000, dlatego też potencjał wzrostowy jest duży, zachęca do ryzyka coraz bardziej i jeżeli popyt na ryzyko w skali globalnej będzie atakować, to i Bitcoin powinien być tego beneficjentem. Myślę, że jest na to większa szansa niż 50% w terminie do końca tego roku. Drodzy Państwo, w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Raport poświęcony temu, jak myślą, jak zachowują się profesjonalni traderzy. Ten materiał naprawdę warto znać w tej sytuacji ogromnej zmienności. Oraz najnowszy ciekawy raport, czy koszt pieniądza wykończy rynki finansowe. Naprawdę warto ten materiał poznać. W tym materiale będzie o tym, czy koszt pieniądza wykończy rynki finansowe, co nam mówią dane makroekonomiczne i czy sezon wyników spółek wesprze kupujących akcje na giełdach w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, stopy zwrotu, cześć!